Can I break this hole from you? It would mean everything to me if I do. Hej, hej, z tej strony Emi, przed nami kolejny odcinek z gry Life is Strange Before the Storm. No i jesteśmy po przedstawieniu i wybrałam się gdzieś tam z Rachel, tak jak było planowane, że się gdzieś wybiorą po wstępie, który o dziwo się podobał, chociaż było dziwnie. Dobra, łapiemy ją za łapcie, to jest przecież oczywiste. O czym tutaj gadać, nie ma opcji. Jej, idziemy sobie za łapkę, jakie to słodkie. Jej. Jej. Mrał, jak to słodko wygląda, ojej, Juniu. Mega. Opuśćmy to miejsce, naprawdę. Naprawdę? Zapuścić to miejsce, tak jak wczoraj. Cały czas w tym myślę. Ale to jest... Nie mów, że to jest dziwna myśl, znaczy szalona myśl. Chcesz tego, tak, ale... Ewentualnie chodźmy teraz! Dlaczego? Nie możesz, okej. Okay. Teraz mnie zastanawia, skoro jest odpowiedź okej, wygrałaś. To znaczy, że jakbym wybrała wszystkie trzy po kolei, że pieniądze, rodzice, środek niczego, to wyszłoby, że chyba musiałabym potem na koniec powiedzieć, dobra, wygrałaś. Tak jak to było z rozmową ze Skipem, że żaden argument nie działał. Chciałabym posłuchać jej argumentów, bardzo bym chciała, ale jednocześnie nie jestem pewna, czy jak kliknę cokolwiek poza okej, zgadzam się, to czy potem będę mogła... Bo ja chciałam jej pokazać, że zgadzam. Dobra, trudno. Drama Queen, gdzie idziemy? Ty mi powiedz. Jakie miejsce jest właściwie dla tej i dla tej? Otwarta droga. Podoba mi się. Los Angeles, Nowy Jork. Ona chciała do Nowego Jorku, ile mi się nie pomyliło, no nie? Dobrze mówię? New York City. O! To będzie miało konsekwencje, boję się. Trzecia w nocy w kafejce i pizza. Piosenki broadwayowe z ludźmi, których poznaliśmy. Jakiś słodki gość. Nas zobaczy. Okej. Będzie cię podrywał, ja powiem, on jest ze mną. Kocham ten czas w nocy. Nie wydaje ci się, że wszystko jest teraz możliwe. Oj, takie momenty są najcudowniejsze na świecie. Jak ona jest teraz szczęśliwa, jakie to jest urocze. A ona dalej ma jakieś smuteczki. Rachel, przestań. To jest gówno, bo nam się nie uda. Nigdy w całym moim życiu nie byłam tak pewna jak teraz. O, jak się kręcą, jak dzieciaczki. Co się stało, że ona jest mądrzejsza od niej? Czego byś chciała? Coś w tym stylu? Boże, jak ja się strasznie denerwuję. Powiem tak. Ta scena będzie miała konsekwencje, no chyba. Powiem tak. Wspominałam wam, że znam jedną scenę i nie mogę się jej doczekać. I oczywiście chodziło mi o tą scenę. Jakby nie miałam za bardzo, znaczy u kogoś tam widziałam z kadr z tego, jak się całowały i
I no musiałam, po prostu musiałam zobaczyć tę scenę. No nie mogłam powiedzieć nie. I tutaj mam wybór, tak? Możemy powiedzieć, że chcę tatuaż, że chcę bransoletkę albo buziaka. Czytałam konsekwencje i gdybym wybrała, że tatuaż, to ona narysuje nam na ręce tatuaż, taki udawany, no nie? I powie, że to się będzie liczyć dopiero jak zrobi sobie prawdziwy. Gdybym wybrała bransoletkę, to ona by opowiedziała historię tej bransoletki i nam ją oddała. Chciałabym usłyszeć historię tej bransoletki, ale znaczy tylko było tyle, że ona coś wspominała, że to jest bransoletka tam z tego miejsca, gdzie ona się urodziła. Ale zastanawiam się, jak to jest, bo gdybym wybrała, że ma mi dać bransoletkę, to jak ta pieprzona bransoletka potem znalazłaby się na ręce u Franka? I jak oni chcą połączyć to, że ona najpierw kręci z Chloe, a potem z Frankiem? Nie wiem, ale no wiadomo, co wybiorę i tak się strasznie stresuję. Nie mogę się doczekać. Więc minkę zrobię taką. Nie mogę się doczekać. Jak ona jest taka zdziwiona mega, mrauć. Wielbiam. Sobie stoją ślicznie na ulicy. Śnieg pada. Wystarczające? Tak. Ale i tak ją całuję, mrał. Przejęłam się mega. One są takie super, że aż im śnieg pada, tak? Na buziaczki. Rachel jest magiczna. Albo coś w tym stylu. Cholera. No, cholera. Najlepszy wyraz. Okej. Ten raz będzie płonął do końca życia, to jest chore, śnieg pada. Co to ma być? Jak ślicznie śnieg pada. Ja myślę, że to jest znak. Powinniśmy tej nocy odejść, naprawdę. Jeśli tego chcesz, to ja jestem gotowa. Muszę zabrać trochę ubrań z mojego domu. Dla ciebie czy dla mnie? Moje ubrania wyglądają na tobie super. Więc zrób to. A dla siebie chyba też nie, w sumie. Spieprzymy z Arcadia Bay. Tak, muszę mieć wspólną ubrankę. Mry, ona przejęła się pierwszy raz. Brzmi wspaniale. Ciągnij ją. Ona biega trochę dziwniaśnie. O Boże, James Amber. Boję się, że to się nie uda, zważywszy, jak się skończy. Znaczy, takie były informacje w pierwszej części. Co jest taka przerażona? Ale ma drzwi śliczne, WoW. A nie lepiej, żeby ona tu nie wchodziła? Bo jeśli rodzice są w środku, nie wiem zresztą, to chyba byłoby lepiej, gdyby nie wchodziła. Tak czy nie? Zróbcie jakąś przerwę, bo ja chcę się nagadać i umrę, jak się nie nagadam. Natychmiast, błagam. Zapis. Pozwiedzamy jej dom? Boże, marzyłam o tym. Kocham takie szkiełko kolorowe. Matka. Nie no, luzik. To jest dobry plan, tak? Znaczy, w sensie... I ona chce się tak włamywać. To już nie lepiej, żeby sama poszła? Ja nie wiem. To by było bardziej takie łatwe w razie czego, tak? Nie wiem, to jest bez sensu kompletnie. Czarno to widzę. No. Jesteś w domu. No, a jakby sama poszła, to by było lepiej. Czy ona nie widziała? Aha, nie widziała. Nie. Rachel jest w domu. I przyprowadziła swoją nową przyjaciółkę. Nasza gwiazda wróciła. W dobrym czasie. Obiad jest prawie gotowy. Chloe. To jest? Was Chloe was it?
To było, to jest. Ale o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Mają mega taki bogaty dom, ale ładnie urządzony, tak przytulnie. To szkło takie kolorowe mi się mega podoba, uwielbiam. Ślicznie to wygląda. Powiem, że nie wiem za bardzo. A nie. Aha, dobra. Czy było, czy jest? Czyli, że co, że jak powiem, że jest, to znaczy, że co, że się jeszcze nie skończyło? Nie rozumiem, że jeszcze nadal jest fajnie. Tak naprawdę mam wybrać, ale nie wiem, o co chodzi. I dobra, wiem, że teraz się przejęłam tą sceną, ale miałam najpierw o tamtych ponawijać, więc tak. Jeśli chodzi o ten pocałunek, to był naprawdę mega taki pełen uczuć, takiej namiętności. Po prostu super im ta scena wyszła. Naprawdę mega im wyszła. Bo jakby porównywać, znaczy w sumie wiem, że to nie jest dobre porównanie tego cmoczka, bo inaczej tego się nie da nazwać, Rachel, czy Chloe i Max w pierwszej części. No to była całkiem inna sytuacja, całkiem inne, no wszystko było całkiem inne, więc z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony to im wyszło cholernie, gorąco i podziwiam, naprawdę o wiele lepsze od tamtego, kompletnie. I to, że ten śnieg tak padał, to tak magii takiej dodało tej scenie, ale mi się to bardziej właśnie kojarzy znowu jak nawiązanie do pierwszej części, gdzie pod koniec epizodu działy się różne dziwne rzeczy w stylu właśnie też padał śnieg i tak dalej. I to było w sumie związane z, nie wiem, z tym efektem motyla, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj jeszcze tego nie było, bo Max jeszcze nie zaczęła mieszać, więc nie wiem, co się tutaj dzieje. W sumie nie wiem, jaka jest pora roku, ale one są w miarę w krótkich rękawkach i nagle zaczął śnieg padać i to jest takie dziwne. Nie wiem, ale było mega, mega słodko. Aż mi się kiedyś przypomniało, jak z moją byłą, gdzieś tam łaziłyśmy sobie i nagle spacerowałyśmy po nocy i nagle zaczął padać śnieg. A my się tego nie spodziewałyśmy i też już nagle zaczęło tam na ziemi padać i potem tak do domu wracałam z górki, że tak powiem, i bałam się, że się zabiję po drodze. Ale tak mi się skojarzyła ta scena, no nie wiem, jakoś tak. W każdym razie teraz druga rzecz. Jeśli chodzi o ten wyjazd, to znaczy tak naprawdę mało wiem o Rachel i dla mnie to jest dziwne, że znaczy zawsze myślałam, że Chloe jest taka popieprzona, bo w pierwszej części robiła głupie rzeczy po prostu, tak? Tutaj też, ale jakby mniej, tak mi się wydaje. Naprawdę zastanawiam się, zawsze myślałam, że Rachel jest taka raczej spokojna, znaczy w sensie niespokojna, tylko szalona, ale rozważna, jeśli da się to, no wiecie, tak szalona do pewnego stopnia, ale może nie mam racji. Może się zmieniła właśnie od czasu tego, co się dowiedziała o ojcu, bo tak to w sumie wygląda. Nie wiem, szczerze. I to dziwne, że Chloe z tą, która smęci. Nie da się, nie da się, nie da się. Od razu mi się przypomina te kroniki wampirów. Też takich dwóch, w sumie nie wiem, czy można ich nazwać parą. No, chyba tak. Dwóch chłopaków razem chciał wyjechać i też marzyli o karierze i wyszło bardzo do dupy. Tak powiem. I tak mi się skojarzyło. Mam śliczny dom, jeszcze raz powiem. Boję się, że może być źle. Już nawet nie tyle, że obawiam się, że one nigdzie nie wyjadą, bo to by nie pasowało do pierwszej części. Bardziej się boję, że gdyby udało mi się jednak wyjechać, to że coś by się spieprzyło, bo wiem, że w trudnych warunkach jakby relacje wspólne są wystawione na ciężką próbę. Nie mówię, żeby im się nie udało, ale na pewno byłoby cholernie ciężko. I cóż. Ale chciałabym, żeby spróbowały takie szaleństwo. Ja się, nie wiem, nie odważyłabym chyba na to i dlatego, nie wiem, chciałabym zobaczyć, czy by im się udało. Ale, no, nie wiem. Dla mnie głupie jest to, że Rachel nie mogła sama wejść. Znaczy, też jakby ojca spotkała, to by było źle. Ale no, i tak jest jakaś szansa, że potem uciekną albo coś. Nie wiem, myślę, że byłoby lepiej. No, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z tą odpowiedzią. Myślę, że It Was będzie takie zwyczajniejsze. Nie wiem, czy ona chce za bardzo się zdradzać. Ej, ja tutaj gram. Było, ale nim zaczęłam, zostałam wyrzucona. A po co to mówisz?
Jak ona ma na imię, co? Przykro mi. Nie chciałam tego? O co chodzi? Coś tam? Super było, chyba? Musisz dołączyć do nas z obiadem. Muszę, ona musi, oczywiście. Czy proszę, kurczaka. Mam... Myślę, że będzie wam smakowało coś w tym stylu. A nie da się uciec po prostu potem, znaczy... Nie wiem, w stylu jak one pójdą spać, albo teraz udawać, no bo przecież powinny teraz udawać, że wszystko jest cacy, bo jak nie będą, to będzie trochę do dupy. Ale przecież matka wie, że ona została wyrzucona, tak? Aha, dobra, nie wiem, jakoś inaczej interpretowałam tą odpowiedź. Bo tak naprawdę dwa wyrazy, to skąd ja miałam wiedzieć, co ona tam dalej rozwinie, nie? Nie jestem głodna, po prostu wyjdź. Nie wiem, czy warto być dla nich nie wiem, jak to powiedzieć, miłą dla nich, tak? Ale myślę, że można spróbować, szczególnie, że to matka pytała, a ona nam nie zrobiła nic złego, tak? Znaczy ojciec też niby Chloe nic nie zrobił, ale Rachel, więc wiecie, to prawie to samo. Tak, tak, co by tu powiedzieć? Strasznie mi się podoba strój Rachel, już wcześniej to mówiłam, buty, spodnie i ta bluza i tylko powinienem tę czapę założyć, tak? Nie wiem. A właśnie, oni nie widzą, że ona ma na sobie ubrania córki? Tak mi przyszło do głowy teraz, nie? Nie jestem głodna, będzie chyba grzeczniejsze niż po prostu sobie pójść, tak? Nie, dziękuję. Co? Jestem bardziej jako burger niż król? Coś tam, ona jest zabawna. Źle, spotkaliśmy się w złej okazji, ale przyjdź. Przyjdziesz na obiad? Oczywiście. Że jesteś naszą przyjaciółką u córki? Aha, idę się przebrać, coś? O Boże, pomóż mi przy stole. Oczywiście, pani Amber. No to będzie trochę... Idę się spakować. Po obiedzie pójdziemy. Jakby szybciej, albo że się zgadzam. Znowu baba gotuje, facet siedzi, luzik. I teraz mam problem, bo boję się, że to się nie uda z tym wyjściem, z tą ucieczką. I teraz nie wiem, czy to jest ważna odpowiedź, bo w sumie chyba nie jest ważna, bo nie ma takiego znaczka, ale może być. I mam teraz dylemat, bo z jednej strony sama mówiłam, że po obiedzie chyba będzie łatwiej, a z drugiej strony, jeśli coś się wydarzy takiego przed obiadem, znaczy, nie wiem, w trakcie czy coś, będzie już za późno, a jakbym wybrała, że chcę wcześniej, to może się znowu okazać, że coś się nie uda, bo będzie za szybko. Nie wiem, co mam wybrać. Boję się. Twoi rodzice mnie kochają, no ba. Nie mów coś głupiego? Tak jak zwykle? Dokładnie. Czas z Amber, co może... Znaczy z Amberami, co może pójść źle. Boję się. Okidoki. Czy to są trzy strony? Nie? Nie? Na pewno nie? Na pewno nie? Steph. Boję się. Co z Mike'im? Słyszałam, że byłaś... Znaczy, brałaś udział w Tempest. Tak. Byłam częścią... Wszyscy mówią, że przedstawienie było genialne. Powinnaś dostać dwa medale za dobre, nie wiem, uczynki chyba? Dzisiaj. Znaczy... co?
Z Majkiem jest dobrze. Drew napisze ci SMS-a z jakimiś z większą ilością informacji. Coś tam powiedz im, że nie wiem, przykro mi, coś takiego, nie wiem, ale to nadal nie wiesz, że Chloe tak nie do końca... Ciekawe, co by było, czy Steve mi dziękowała, gdybym nie pomogła. Znaczy, ciekawe, bo wtedy Drew mi dziękował, ale nie wiem. Ale co, dwa dobre uczynki. W sensie, no, to, że ona, nie wiem, brała udział w przedstawieniu, to nie jest raczej taki mega super uczynek. No, znaczy, nie wiem. Ale spoko. W ogóle jestem w szoku, bo aż 3 strony są. Ostatnio nie było aż takich ogromnych tych... boję się trochę, szczerze mówiąc. Dobra. Kiedy już myślałam, że ten dzień nie może być bardziej dramatyczny, okazało się, że może. Jak myślić? Zgadnij, kto próbował naćpać Rachel i zabrać jej rolę. Nie martw się. Rachel i ja wróciłyśmy, nie wiem, tu? W sensie o co chodzi, że tak dosłownie, czy przenośni? I daliśmy jej trochę własnych lekarstw. Ale to nie był koniec dramy dla mnie. Głupia Juliet. Nie rozumiem. Złapała się głupi ogień? Nie, bo w sumie nie zrozumiałam za bardzo, dlaczego ona nie przyszła. Tak dosłownie coś z tym ogniem było? Nie ogarniam. I od to ona naprawdę jakby zamieniła te filiżanki? Ale nie rozumiem. Znaczy, proponowałam, żeby to zrobiła, ale tego nie zauważyłam. To dlaczego? Nie, to ona powinna myśleć, że to jest ta szklanka bez picia, tak? Znaczy bez lekarstwa. To dlaczego nie chciała wypić? Nie rozumiem kompletnie, co się tu dzieje. Po prostu jest jedna osoba, która może mnie przebrać w zabawny kostium, kazać grać Szekspira naprzeciwko całej widowni. I była obok mnie w najgorszym momencie, w tym momencie. Cóż, przeżyłam. Jeśli się o mnie martwiłaś, w nawiasie całkowicie się nie martwiłaś. Tak, szczególnie, że nie możesz się tego dowiedzieć, bo tego nie wysyłasz, ale tak. Patrzcie, ona jej dała gwiazdkę tą taką, tam nie wiem, wspaniałej aktorki, tam gdzieś, nie wiem. No, nie mogę sobie słabo przypomnieć. Life is Strange. O, fajnie. Mamy nawiązanie do tytułu. Nie wiem, o co chodzi. Jakieś, nie wiem, bilety na jakieś... Co to jest napisane? Nie wiem. A to co było? Ludzie, tu mam wejść, tu jest statek. Jakieś rzeczy na scenie. Piekło równa się pustka. Początek życia Chloe i to takie, że się zaczyna przedstawienie. To nie było łatwe. Musiałam pamiętać, co mówić i gdzie mam iść. Nie żartuję całkowicie, to zabiłam. Miałam głupi makijaż i światła mnie oślepiały. I się zagubiłam w tym wszystkim. Podoba mi się to zdanie. Myślę, że aktorstwo to jest tak naprawdę zapominanie o całej reszcie świata, o tym, że cała reszta świata istnieje.
i całkowicie być tylko w tym momencie, gdy jestem z Rachel, to się staje łatwiejsze. Śliczne jest to zdanie. No, w sumie zgadzam się z tym, że aktorstwo to jest właśnie takie wczuwanie się, takie całkowite. Chociaż powiem wam, że jak miałam zajęcia na studiach z kobietą właśnie od aktorstwa, to ona twierdziła, że jakby wczuwanie się w swoją rolę, tak jakby staje się, kiedy ktoś na chwilę staje się naprawdę tą postacią, którą gra, to nie jest prawdziwe aktorstwo, tylko to jest taki dość niski poziom aktorstwa. Nie wiem czemu, nie zgadzam się z nią, ale spoko. Zaczęliśmy tworzyć własną historię razem na scenie, na lepszą historię, o wiele lepszą. Ponieważ ta nasza historia skończyła się na tym, że razem uciekłyśmy z wyspy i popłynęłyśmy gdzieś tam daleko, gdzie jest zachód słońca, razem. Zrób tak, Shakespeare. Czy prawdziwe życie może też się stać takie wspaniałe? Czas nam powie. Największa Chloe, największa suka w mieście. A dlaczego? Okej, swoją drogą, dlaczego tutaj jest... A, to są te... Tam taka znana rzeźba, jabłko... Nie wiem, strzykawka, wieża... Nie wiadomo, jaka droga, jakieś góry, jakieś... Słonie i latarnia morska? Że co... Aha! Dobra, ogarniam! Ogarniam! Że one będą tą drogą jechać, tak? Chyba tak jest. Czas powiedział. I nie. To jest teraz prawdziwe życie, nie scena. I jest jeszcze lepiej. O, uciekamy dzisiaj. Boom. Uciekamy z Arcadia Bay do Nowego Jorku. Domu, pizzy, hipsterów blogerowych, okej? I nieważne. To wszystko, czego nie ma tutaj. Nie wierzę, że Rachel zrobiła tego pierwsza, nie wiem, o co chodzi. To nie jest tak, że jej nie ufam. Ona wymazuje wszystkie problemy, chyba? Chcesz nam narysować mapę? Wyobraź sobie, że uciekam z Rachel. To brzmi... Uwierz mi, nie wiem, bilion razy lepiej. Po krótkim przystanku w domu Rachel uciekamy. Następnym razem, kiedy mnie usłyszysz, będę jakby byłą mieszkanką Arcadia Bay, tak jak ty. Chloe, o wiele lepsza. Tak słodko, że ona tak się strasznie, strasznie cieszy. Nie wiem, boję się, że coś się spieprzy i będzie przesrane. Powiem tak, marzyłam o tym, żeby móc zobaczyć dom Rachel. Znaczy, nie wiem, mogę tam wyjść? Czy mogę cały dom obejrzeć? Mają zamek szyfrowy, czy nie wiem. I tak strasznie się cieszę, że mogę. Naprawdę strasznie chciałam. I wow, mogę z nim gadać? Nie wiem, czy to jest dobry plan. O dziwo, oboje są mili dla mnie. Znaczy, nie wiem, myślałam, że oni są tacy bogaci, nie wiem, sławni, powiedzmy. I że, nie wiem, będą zadzierać nosa, że ich córka zadaje się z dziewczyną, która, nie wiem, została wyrzucona ze szkoły i w ogóle jest taka dość... ciężka w obyciu. Szafka z nagrodami. Trzeba się chwalić. Dobra.
Ona wiele osiągnęła, nie mnie spotkała? Ale ja nie wiedziałam, czyje to są. Okej? Jeszcze raz. Widać tu coś? Nie bardzo. To nie wiem, boję się. To jest naprawdę jej? Ale o co chodzi? Za co? Co jak? Nie wiem, myślałam, że może ojca, bo w sumie o matce to mało wiadomo, ale ojcu tak już jednak sporo i... Stół, ja tu miałam pomagać, Luke. Nie wiem, bo ja chciałam sobie poglądać, tylko nie wiem za bardzo... Co? Usiąść do stołu? A ona nie miała, przepraszam, nie wiem... Coś robić? Pomagać, nie wiem, cokolwiek. W każdym razie... Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Działo się cholernie dużo. Ja nie chcę nic mówić, babe, ale nie wspomniałaś o tym, o pocałunku, Max. Dlaczego? W sensie, jakbyście mieli dziećmi, to jakby nie było nic między wami. Więc dlaczego tego nie napisałaś? Szczególnie, że ona i tak by tego nie przeczytała. A różne jakieś wredne rzeczy o niej to już pisałaś. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo. No więc spróbujemy uciec, bo ja się boję, że to się nie uda. Ale jesteśmy w domu Rachel. Nie mogę się doczekać, żeby sobie po nim połazić. I będziemy jedli obiadek z rodzicami Rachel, którzy są na dziwo na razie mili. I taka... Już pierwszy buziak i od razu jest pierwsze spotkanie z rodzicami. Nie żartuję, ale tak to wygląda śmiesznie, no nie? Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Napiszcie, czy wy też wybraliście buzi i czy wam się ten pocałunek tak podobał, bo między innymi był mega. Aha, chcę zobaczyć, co Rose ode mnie chce. Aha, będzie takie coś? Rose, no klikuj się, znaczy nie klikuj, tylko podejdź. Speak, okej, okay. Czyli... No dobra, to już nie teraz, bo najpierw chciałam dom poglądać, ale to już nie w tym odcinku. Tutaj mamy mamusię, tatusia, znaczy nie naszych, ale co tam. Tak, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bo mi tak strasznie. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!